Witam. Chciałbym Wam pokazać swój najnowszy nabytek. Jest to silnik bezszczotkowy ze sterownikiem. Sprzedawca deklaruje od 20 do 40 tysięcy obrotów przy 24 V. Ja to sprawdzę. Silnik ma dwa biegi. Tu się przełączam między 20 a 40 tysięcy obrotów. Jest to silnik z czujnikami. Całkiem spory. Jest ośka 6 mm. Dla porównania, silniczek na prąd stały to jest typ 550, popularny, często stosowany w różnych wkrętarkach, oraz silniczek 895, bodajże to jest typ 887, tutaj jest napisane, wiem, że też w sprzedaży jest jako 897. Ten silniczek jest stosowany w szlifierkach kątowych, na przykład takiej Parkside'a. Przetestujemy. Mam termometr i miernik obrotów. Także sprawdzimy od razu, jak się sprawuje sterownik. Temperatura wzrosła tranzystorów do ponad 60 stopni, 70. Obroty na pierwszym biegu wynosiły około 20 tysięcy. Przy drugim biegu, bo ten sterownik taki posiada, tu jest przycisk, sprzedawca deklarował 40 tysięcy obrotów i to się sprawdza. Pomiar temperatury tranzystorów 50 stopni około. Jak widać, silniczek ma bardzo duży potencjał. Obroty spokojnie 40 tysięcy na drugim biegu. Moc też całkiem spora. Sprzedawca deklarował 200 W. Na aukcji pisał 24 V, a na silniku widzę 21,6 jest napisane. Także myślę, że lepiej się sugerować tym, co jest na silniku. Myślę, że będę zastępował w różnych elektronarzędziach standardowe silniczki tego typu właśnie takimi bezszczotkowymi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomysł do zrealizowania.